Dzień dobry, witam serdecznie w telewizji w Polsce. Nazywam się Aleksandra Rybińska, a to jest magazyn Dookoła Świata. W ubiegłym tygodniu frakcja Europejscy Reformatorzy i Konserwatyści powiększyła się do 83 europosłów i stała się trzecią co do wielkości grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. Według czeskiego europosła Andreja Krutilka wzrost ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w przyszłych pracach Parlamentu Europejskiego, a także w toczących się debatach na temat najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej. Ale jak na razie tego bynajmniej nie widać. Stanowiska rozdzielają między sobą Europejska Partia Ludowa, socjaliści i liberałowie, mimo że ci ostatni, grupa Renew Europe, tracą cały czas europosłów. Jak to się dzieje? Czy to jest oszukiwanie wyborców? O to pytam, zapytam mojego państwa gościa, profesor Tomasz Grzegorz Grosse, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No właśnie, gdzieś tam powinna być ta grupa EKR, a jej nie ma. Zmienił się nieco skład tego Parlamentu Europejskiego, ale mamy tych samych, te same ugrupowania, tych samych ludzi, którzy rozdzielają stanowiska. To prawda. Tutaj taką ciekawostką jest to, że w zasadzie chyba jedyną osobą z naszej części Europy, która uczestniczy w takich wąskich negocjacjach na temat przyszłości tych wszystkich ważnych stanowisk w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego, jest, jak donoszą media, Donald Tusk. On z ramienia Europejskiej Partii Ludowej właśnie w ramach Rady Europejskiej na kolejnych nieformalnych spotkaniach takiej bardzo wąskiej grupy, bo złożonej bodajże z 6 osób, no prowadzi cały czas negocjacje. I ostatnie negocjacje, czy informacje na temat tych negocjacji, dowodzą, że tutaj jest porozumienie co do pani von der Leyen jako przyszłej szefowej Komisji Europejskiej, czyli szefowej na drugą kadencję. Jeśli chodzi o pana Costę, Antoniego Costę z Portugalii, jeśli chodzi o przewodniczącego, czy mówiąc po angielsku, prezydenta Rady Europejskiej, i również znowuż do negocjacji wróciła pani Kaja Kallas, premier Estonii, która akurat reprezentuje tą frakcję liberalną. Czyli mamy stanowisko dla Europejskiej Partii Ludowej, która wygrała te wybory do Parlamentu Europejskiego. Mamy przedstawiciela socjalistów i demokratów, czyli pana premiera Costę. No i wreszcie Kaja Kallas z frakcji liberalnej. To pokazuje, jaki jest zarys tej, nazwijmy to, koalicji w ramach przede wszystkim Parlamentu Europejskiego, ale również instytucji międzyrządowych. No i póki co wielką niewiadomą jest pani Metsola na tym etapie negocjacji. No ale przepraszam, jeśli tak wprost powiem, że pan Costa jest politykiem skompromitowanym, no skorumpowanym, musiał odejść po aferze korupcyjnej, proponowanie go na jakiekolwiek stanowisko unijne, no troszeczkę jest niezrozumiałe. No tutaj, jeśli chodzi o te procesy, które się toczą przeciwko Coście, one się toczą, ale one nie są rozstrzygnięte, więc jak gdyby w świetle prawa on jest póki co niewinny, natomiast oczywiście w świetle politycznym to jest obciążony poważnymi zarzutami, ale jak widać na arenie europejskiej różnego rodzaju zarzuty z polityki krajowej, w tym korupcyjne, nie mają znaczenia, bo przecież dokładnie to samo było, jeśli chodzi o kandydaturę pani von der Leyen. Ona w polityce krajowej również była skorumpowana, ona, znaczy skompromitowana, miała różnego rodzaju zarzuty, że doprowadziła Bundeswehr do zapaści, że były tam jakieś niejasności, właśnie podejrzenia korupcji, jeśli chodzi o przetargi, które nadzorowała. Później też przecież było mnóstwo w czasie tej pierwszej jej kadencji jako przewodniczącą Komisji Europejskiej, mnóstwo różnych zarzutów też o charakterze korupcyjnym. Wszystkie zamiatane były pod dywan.
I mówiąc krótko, te zarzuty zarówno z polityki krajowej, jak i z polityki europejskiej niewiele znaczą. I to jest bardzo znaczące, dlatego że można powiedzieć po dwóch, przynajmniej z dwóch przyczyn czy powodów, można odnieść wrażenie, że elity europejskie, które właśnie dyskutują łącznie z panem premierem Tuskiem na temat obsady przyszłych stanowisk w Unii Europejskiej, no w dość taki lekceważący sposób podchodzą do demokracji. Po pierwsze dlatego, że mamy ewidentnie bardziej prawicowy, konserwatywny Parlament Europejski. Te wybory bardzo wyraźnie pokazały ten zwrot na prawo i on póki co w niewielkim stopniu jest brany pod uwagę w ramach tych negocjacji. No a druga rzecz, no jednak demokracja zakłada, że osoby skompromitowane, osoby, które przynajmniej mają polityczną odpowiedzialność za różnego rodzaju nieprawidłowości, no jednak nie są promowane, jeśli chodzi o nawet można powiedzieć awanse w ramach tejże demokracji. Tutaj też elity europejskie podchodzą do tego z pewnym lekceważeniem. I w związku z tym potwierdza to niestety pewną obiegową opinię na temat funkcjonowania Unii Europejskiej, że elity odrywają się od narodów europejskich, od społeczeństw, od wyborców. Traktują wyborców w sposób dość instrumentalny, natomiast bez realnego wpływu na to, co się później dzieje, zarówno w sensie merytorycznym, poszczególne polityki europejskie, jak i personalnym. No i oczywiście wszyscy mówili przez długi czas, czytaliśmy spekulacje na temat tego, czy może Radosław Sikorski albo sam Donald Tusk, ktoś, jakiś Polak obejmie w komisji ważne stanowisko. Czy to w ogóle jest jeszcze na agendzie, bo może przypomnijmy, no miał pan Andrzej Halicki zostać wiceszefem Europejskiej Partii Ludowej, wiceprzewodniczącym i tej frakcji, no i nie został, bo Manfred Weber, polityk bawarskiej CSU, się na to nie zgodził. No to już, co to było, bo Donald Tusk mówi, że nie, nikt go nie ogra w Brukseli. No wygląda to chyba trochę inaczej. No, to jest dość taka podchwytliwe pytanie, panie redaktorze, dlatego że Donald Tusk w tej chwili bierze udział jako jeden z czołowych przywódców państw członkowskich. No, znalazł się w tej, nazwijmy to, nieformalnej szóstce, która właśnie negocjuje w tej chwili, w ciągu ostatnich dni, te najwyższe pozycje. Tylko że więc jakiś tam wpływ na te negocjacje on ma, tylko oczywiście on nie reprezentuje w tych negocjacjach tak naprawdę Polski, tylko reprezentuje przede wszystkim Europejską Partię Ludową, gdzie no jednak główne role przypadają politykom niemieckim, a nawet przedstawiciele Polski, którzy akurat mają bardzo dużą reprezentację w Europejskiej Partii Ludowej, bodajże drugą, jeśli chodzi o te partie narodowe, no nie jest mile widziany, jeśli chodzi o wiceprzewodniczącego, który w ramach tejże frakcji, które stanowisko niejako powinno przypaść z automatu, a nie w wyniku jakichś specjalnych poświęceń czy jakichś trudnych negocjacji. To wszystko pokazuje, że te, nazwijmy to, sukcesy dyplomatyczne Donalda Tuska w Brukseli są iluzoryczne, bo nawet jeżeli rzeczywiście on jest jakimś graczem, to raczej jest niesamodzielnym graczem, jest zależny od prawdziwych decydentów, którzy zza kulis prowadzą te negocjacje. To po pierwsze, a po drugie, nawet z punktu widzenia interesów narodowych, ja mam wrażenie, że w niewielkim stopniu polskie interesy są reprezentowane w tych negocjacjach, a jeżeli już, to przede wszystkim tutaj królują decydenci z Europy Zachodniej, oni układają te wszystkie
figury na tej planszy, tak żeby to im odpowiadało, żeby było zgodne z ich interesami. I no, możemy powiedzieć, że nie widać, aby tutaj te negocjacje już były zamknięte. Raczej one powinny się przedłużać. No, Parlament Europejski musi jeszcze zatwierdzić skład tej komisji. Grupa liberałów się kurczy i może to być rzeczywiście nie takie łatwe dla Ursuli von der Leyen. No, poprzednim razem też już było niełatwe. No, ale wszyscy zdają się myśleć, uważać, że jednak ona będzie na tą kolejną kadencję. No, na razie jest proponowana na to stanowisko, jest jakby na dzień dzisiejszy uwzględniana. Natomiast te obawy pani redaktor są podzielane przez różnych ekspertów, którzy na przykład dowodzą, że Ursula von der Leyen może mieć trudności z uzyskaniem poparcia w Parlamencie Europejskim, nawet w ramach własnych frakcji. Kolejna rzecz, trzeba tutaj przekupić takich polityków chociażby jak Giorgia Meloni, która też na pewnym etapie tych negocjacji tutaj je w zasadzie zablokowała. Zresztą Giorgi Meloni nie zaproszono, co też jest bardzo ważne, do tej szóstki przywódców, którzy w tej chwili negocjują, więc się może okazać, że ta szóstka coś uzgodni, czyli w ramach tych trzech głównych frakcji, które zapewne będą chciały stworzyć koalicję w przyszłym Parlamencie Europejskim. Ale jak przyjdzie do negocjacji zarówno w Radzie Europejskiej, już tak w pełnym składzie, no nie mówiąc już o Parlamencie Europejskim, to nagle się może okazać, że nie wszystko jest ustalone i nie wszystko jest dograne i że tutaj któreś kandydatury znowuż będą kwestionowane. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w tym składzie, jaki w tej chwili jest proponowany, no to czego może moglibyśmy się spodziewać po takiej komisji? Kontynuacji tego, co było, czy jednak troszeczkę zmiana kursu, czy w ogóle ta komisja, jeśli to będzie właśnie Kaja Kallas, Ursula von der Leyen, pan Costa, no bo były protesty rolników, pewne okoliczności się zmieniły, czy ta komisja to weźmie pod uwagę? No moim zdaniem, jeżeli tutaj się uda zamknąć szybko te negocjacje w ramach tej koalicji mainstreamowej, czyli frakcja liberalna, socjaldemokratyczna i ludowa, to będzie mniej więcej ta sama frakcja, która do tej pory, czy koalicja, która do tej pory rządziła w Unii Europejskiej. I ona raczej nie będzie modyfikowała swojego programu w jakimś takim radykalnym stopniu. Wiemy, że Manfred Weber i Europejska Partia Ludowa miała pewne zastrzeżenia, jeśli chodzi o szczegóły niektórych regulacji z pakietu klimatycznego. Ale to są, powtarzam, szczegóły związane przede wszystkim z interesami przemysłu niemieckiego. No i w dalszym ciągu nie więcej będzie kontynuacji niż jakiejś zmiany. I w dalszym ciągu w związku z tym te nastroje, które są widoczne w państwach członkowskich, one nie będą jednak odzwierciedlone, jeśli chodzi o przyszłą politykę Unii Europejskiej, instytucji unijnych. Chyba że do władzy w większej ilości państw członkowskich, zwłaszcza z Europy Zachodniej, dojdą siły eurosceptyczne, no i one rzeczywiście mogą trochę w większym stopniu namieszać, jeśli chodzi o przyszłą politykę Unii Europejskiej. No to rzeczywiście tak pewnie będzie, no chociażby we Francji jest na to rzeczywiście szansa albo ryzyko, patrząc z punktu widzenia mainstreamu. Ale my dotarliśmy już do końca programu. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Tomasz Grzegorz Krosy, Uniwersytet Warszawski, był moim państwa gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.
A Państwa zachęcam do pozostania z nami. Za chwilkę pochylę się z moim gościem nad wyborami parlamentarnymi w Wielkiej Brytanii, które się zbliżają wielkimi krokami i chyba będą znaczyć ogromną klęskę dla Torysów. Dzień dobry, witam ponownie w telewizji w Polsce. Ja nazywam się Aleksandra Rybińska, a to jest magazyn Dookoła Świata. 4 lipca odbędą się wybory w Wielkiej Brytanii. To, że premier Rishi Sunak rozpisał je na tak bliski termin, jest decyzją dla wielu obserwatorów trudną do zrozumienia. Wszak wszelkie sondaże pokazują, że kierowana przez niego partia konserwatywna przegra jest kretesem. Na drodze do zdobycia bezpiecznej, samodzielnej większości jest Partia Pracy kierowana przez Keira Starmera, a rolę wyborczego czarnego konia może jeszcze odegrać partia Reform UK kierowana przez Nigela Farage'a, który w wielkim stylu wrócił do polityki. Czy to już koniec polityczny Torysów, a może nas jeszcze zaskoczą? O to zapytam mojego gościa, dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, sondaże nie są łaskawe dla Torysów Rishiego Sunaka. 20% przewagi mają nad nimi laburzyści. No, mówi się, że zdobędą ponad 400, może nawet ponad 500 mandatów tam w Izbie Gmin. Mam nadzieję, że tutaj nie pokręciłam liczb. Natomiast, no, dlaczego? Co się stało? Co się stało z Torysami, którzy przecież wygrywali wybory, którzy przecież rządzili przez ostatnią dekadę, nawet więcej, że teraz Brytyjczycy już im nie ufają? Cóż, wydaje mi się, że to jest podobna kwestia jak we Francji. To znaczy jest daleko idący zapaść zaufania dla establishmentu, zwłaszcza oczywiście tego konserwatywnego. Tutaj trzeba uwzględnić, że tak naprawdę takie bezwzględne poparcie wyrażane dla Partii Pracy bynajmniej też nie jest jakieś bardzo wysokie, ono jest z rzędu 30 paru procent. Natomiast sama mechanika systemu wyborczego powoduje, że być może takie relatywnie miarkowane poparcie przełoży się na największą w historii demokracji brytyjskiej większość parlamentarną. A to oczywiście dla lejburzystów. No i dlaczego właśnie Rishi Sunak rozpisał te wybory teraz, skoro ma jego partia tak złe notowania? No to może należałoby poczekać, aż się poprawią? No właśnie, to jest pytanie, które sobie bardzo wielu komentatorów zadawało. Trzeba powiedzieć uczciwie, że w Wielkiej Brytanii sytuacja jest dosyć wyjątkowa, bo to dokładnie premier jednoosobowo ustala datę wyborów. I możemy już z dzisiejszej perspektywy powiedzieć, że to jest chyba fatalna decyzja, dlatego że partia konserwatywna dzisiaj w świetle sondaży ma niższe notowania niż w momencie rozpisania tych wyborów. I większość komentatorów pierwotnie wstawiała, że to będzie na jesieni. Natomiast to, co zdecydowało, ale to była błędna rachuba, jak pokazała rzeczywistość, to jest to, że po pierwsze Rishi Sunak chciał zdyskontować dobre informacje o spadku inflacji. Tutaj ta kwestia po prostu została przyjęta do wiadomości przez społeczeństwo brytyjskie, a nie zmieniła jego zdania o rządzących Torysach. A druga podstawowa rzecz to chciał zaskoczyć partię Reformy, o której pani wspominała. Ta partia ma bardzo słabe struktury lokalne, więc on zakładał, że jej będzie trudno się przygotować do niespodziewanej kampanii wyborczej, ale ta rachuba się nie sprawdziła w tym sensie, że Partia Reformy ciągle ma rosnące notowania. W bardzo wielu sondażach w zasadzie w granicy błędu statystycznego w stosunku do Torysów, to znaczy można powiedzieć, że funkcjonalnie oni osiągnęli parytet. Czyli zabiera Torysom, krótko mówiąc, wyborców, tak pilnie potrzebnych w chwili, kiedy te wybory są dosłownie no, za rogiem. Tak, mniej więcej 1/4 do 1/3 wyborców partii konserwatywnej obecnie deklaruje gotowość głosowania na partię Reformy. Co mnie najbardziej dziwi w tym wszystkim, jest, że można było odnieść takie wrażenie, że Rishi Sunak chce sobie gdzieś tam zaskarbić sympatię wyborców tym programem odsyłania migrantów do Ruandy. I pierwszy samolot miałby ruszyć 24 lipca,
Natomiast no, wybory są 20 dni wcześniej, a Keir Starmer, lider laburzystów, zapowiedział, że on ten program zatrzyma. Nie udało się tego tematu jakoś konserwatystom zdyskontować jakoś na swoją korzyść. Dlaczego właściwie nie? No bo przecież Brytyjczycy chcą ograniczenia migracji. To powinno było jakoś do nich trafić, a jednak nie trafiło. No więc wydaje mi się, że tutaj odpowiedź częściowo kryje się w pani pytaniu, bo proszę zwrócić uwagę, że jeśli Sunak zdecydował się na rozpisanie wyborów przed tym pierwszym formalnym odlotem, to jakby sam sugeruje wyborcom, że nie wierzy do końca w skuteczność tego mechanizmu i jego, można powiedzieć, odporność na zaskarżenia. Tutaj warto przypomnieć, że pierwsze deportacje miały się odbyć już ponad rok temu, ale wtedy zostały zatrzymane przed sądami brytyjskimi i w tym celu rząd Sunaka przyjął specjalną ustawę, która część tych wątpliwości wyrażonych przez sądy rozstrzygnęła. Natomiast trzeba powiedzieć, że w listopadzie mieliśmy do czynienia z niezwykle ostrą debatą w łonie partii konserwatywnej i w ogóle samego rządu na ten temat. I wówczas dwie osoby, które pilotowały ten projekt, Suella Braverman, minister spraw wewnętrznych, oraz Robert Jenrick, wiceminister spraw wewnętrznych, żądali od Sunaka dużo ostrzejszej legislacji i on im jej odmówił. I w krótkim czasie potem obie te osoby wypadły z rządu. I moim zdaniem to jest moment, w którym definitywnie ten program rwandyjski w oczach tych wyborców, którym bardzo zależy na ograniczeniu imigracji, no po prostu stracił wiarygodność. Więc patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, no nic dziwnego, że Sunak i Tory się nie dostają za to jakichś punktów wyborczych. Czyli można też przeczytać taką opinię gdzie niegdzie, że Rishi Sunak jest troszeczkę takim produktem politycznym. Wspomniał pan o Francji, o Emmanuelu Macronie, który no jakby w ogóle jest uważany za postać sztuczną, wykreowaną. Dla każdego coś miłego, trochę coś dla lewicowych wyborców, trochę coś dla prawicowych, że to się wyczerpało. Czy tak jest też w przypadku Sunaka? Sunaka osobiście bezwzględnie tak. On nigdy nie był znaczącym politykiem w znaczeniu lidera frakcyjnego czy partyjnego. On został premierem jako reprezentant, powiedziałbym, establishmentu partyjnego, który chciał się pozbyć Johnsona i następnie Liz Truss. Bez rozstrzygania, na ile to ta chęć pozbycia się tej dwójki polityków była uzasadniona merytorycznie czy nie, prawda? Ale chodzi o to, że Sunak jest po prostu, można powiedzieć, takim frontmanem pewnej znacznie szerszej i silniejszej od niego grupy politycznej, a nie jej faktycznym liderem. Do tego no problem z Sunakiem polega na tym, że on naprawdę jest bardzo słabym politykiem. On jest typowym technokratą, zarówno z punktu widzenia jego kariery biznesowej w bankowości, jak i później w ramach rządu. On był ministrem finansów. Moim zdaniem on ma bardzo podobne słabości, jak w swoim czasie miał premier Morawiecki. To znaczy przeskoczenie z działki bardzo technicznej, merytokratycznej typu Ministerstwa Finansów na działkę niezwykle w systemie brytyjskim dociążoną obowiązkami przywódczymi, mającą taką odpowiedzialność na zasadzie 360 stopni za wszystko i za wszystkich. To są po prostu dwie różne klasy wyzwań i nie masz tak wielu polityków, którzy by temu skutecznie podołali. Na pewno nie jest jednym z takich polityków Rishi Sunak. Czy Torysi zaprzepaścili, czy zaprzepaszczą wraz z tymi wyborami swoją polityczną przyszłość? No bo skoro laburzyści mają wygrać taką przewagą, no partia, która i tak jest podzielona, może się rozpaść, czy to zagraża ich egzystencji? I co to oznaczałoby dla Wielkiej Brytanii wobec tego, że no, niektórzy chcą cofnąć Brexit? No i jest to wciąż coś, co jest żywo debatowane. Bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie w tej chwili. Musimy poczekać jeszcze nieco ponad tydzień. Dowiemy się o tym w piątek rano, 5 lipca.
Natomiast gdyby się odwoływać do sondaży, to trzeba powiedzieć tak, gdyby się spełniły średnio pesymistyczne sondaże, partia konserwatywna przeżyje niezwykle głęboki kryzys i będzie miała najmniejszą w swojej historii reprezentację parlamentarną. I to będzie sytuacja poniżej do tej pory najgorszej sytuacji, to znaczy z wyborów z 1906 roku. Ale jeśli spełnią się te naprawdę najbardziej pesymistyczne dla torysów sondaże, to ta partia moim zdaniem imploduje, dlatego że ona wprowadzi tak mało posłów do parlamentu, że po raz pierwszy w swojej historii wypadnie poza taką elitarną grupę dwóch największych partii politycznych, z których jedna rządzi, a druga obsadza specjalny urząd, który istnieje w Wielkiej Brytanii. To jest urząd oficjalnej opozycji. Lider oficjalnej opozycji pobiera na koszt podatnika pensję równą pensji premiera. Ma specjalny dostęp do dokumentów, do danych i tak dalej, i tak dalej. I no, jeżeli tutaj wynik konserwatystów byłby gorszy od liberalnych demokratów, licząc liczbą zdobytych posłów, nie oddanych głosów, tylko zdobytych, wprowadzonych posłów, no to w zasadzie moim zdaniem spowoduje kompletną zapaść tej partii i rozpad. A co będzie dalej, to tylko zobaczymy. A pamiętajmy, że Partia Konserwatywna jest najstarszą funkcjonującą partią polityczną świata. Wiele osób twierdzi, że to jest w ogóle najstarsza partia polityczna świata i no, system brytyjski bez niej w zasadzie staje się w jakiejś mierze dysfunkcjonalny. No ale może jej miejsce prawicy szeroko pojętej zajmie Nigel Farage, który wrócił do polityki. Oczywiście w dłuższej perspektywie jest to możliwe. Prawie na pewno nawet wydaje mi się, że droga do odbudowy pozycji partii konserwatywnej będzie wiodła, jeśli nie przez Nigela Farage'a jako polityka, to będzie wiodła przez serca i umysły jego wyborców. Mhm. To znaczy sytuacja, w którą mamy do czynienia w tej chwili w świetle sondaży, że mniej więcej 1/3 wyborców partii konserwatywnej z 2019 roku triumfu wyborczego Borisa Johnsona, teraz będzie głosowała na partię reformy, a dodatkowo pod wpływem oddziaływania partii reformy jeszcze całkiem znaczny odsetek wyborców z 2019 roku po prostu zostanie w domu, to jest sytuacja absolutnie katastrofalna dla torysów. No, sytuacja katastrofalna, będziemy ją oczywiście śledzić. No, szkoda, no ale za polityczne błędy oczywiście się płaci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dr Przemysław Biskup, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję przyjemnie za zaproszenie. A Państwa zachęcam do pozostania z nami. Mamy dla Państwa jeszcze wiele ciekawych tematów i gości.